20 czerwca o godzinie 22:10 w Kętach na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego z Młodzieży Polskiej doszło do kolizji drogowej, w której, jak ustalili policjanci, 21-letni mieszkaniec Kęt, kierując samochodem marki Volkswagen Golf, podczas wyprzedzania zderzył się ze skręcającym w ulicę Młodzieży Polskiej samochodem marki Peugeot, którym kierował 19-letni mieszkaniec Malca. Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym. W środę 20 czerwca Arsène Wenger, trener Arsenalu w towarzystwie byłego szkoleniowca Liverpoolu Gerarda Huliera oraz Michała Listkiewicza, byłego prezesa PZPN-u, spotkali się ze starostą oświęcimskim Józefem Krawczykiem, członkiem zarządu powiatu w Oświęcimiu Tadeuszem Szczerbowskim i Jerzym Kowalskim, wiceprezesem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tak nasi ludzie, którzy mieli zaszczyt gościć tych ludzi, tak samo jak i znakomici nasi goście z UEFA i z Arsenalu, bo jest właściciel Arsenalu i jest trener Arsenalu, Arsène Wenger. No to są najbardziej znakomite postaci, których dzisiaj gościmy. No jeszcze jest jeden przedstawiciel FIFA również, bardzo bliski współpracownik prezesa Blattera. No i wielu innych, na wszystkich nazwisk niestety nie mogę powtórzyć, mam je zapisane, jeżeli Państwo będą chcieli, to oczywiście przekażę. Natomiast wszyscy są zauroczeni naszą gościnnością podczas meczów. Dzisiejsze spotkanie oczywiście wielce, no to szok. Tutaj dzięki prezesowi Szczerbowskiemu, panu staroście, byliśmy już na pierwszym spotkaniu na obiedzie, też szok, miał być kanapeczki, spokojnie chcieli, 15 minut, było co najmniej pół godziny, no wymiana oczywiście uprzejmości wzajemna, no goście są totalnie zaskoczeni naszym przyjęciem. Jednym z punktów wizyty było wspólne zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie przybyli do Oświęcimia goście wraz ze starostą oświęcimskim Józefem Krawczykiem złożyli wieniec i oddali hołd zgładzonym przed ścianą straceń. Reprezentanci angielskiego futbolu zwiedzili także blok 4 i 5 w byłym obozie Auschwitz I oraz udali się do byłego obozu Auschwitz II, Birkenau. Wszyscy chcieli Oświęcim zobaczyć, przepraszam. No, ale udało nam się w program jeszcze włączyć Wieliczkę, nie mówiąc o tym, że byliśmy się na AWF-ie, na Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie gościmy słowacki gości z Bańskiej Bystrzycy młodzież. Tam był trening pokazowy, Arsène Wenger miał okazję zobaczyć, nasi trenerzy mieli okazję się spotkać z nim, zrobić zdjęcia, niektórzy wywiady. Włodarze powiatu oświęcimskiego otrzymali od gości zaproszenie do londyńskiej dzielnicy Holloway, gdzie na Emirates Stadium trenują piłkarze Arsenalu. Pierwszego czerwca odbyło się zakończenie pierwszego roku akademickiego Kęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na terenach ogródków działkowych Relax studenci oraz organizatorzy UTW podsumowali miniony rok nauki. Uniwersytet Trzeciego Wieku ma dawać coś dla ciała i coś dla ducha. Wykładów było bardzo dużo, 26 z tego co pamiętam. Zajęć terenowych, wyjazdowych znacznie mniej, więc jeżeli zaczęliśmy uroczyście z indeksami, z panem rektorem, to kończymy właśnie w takiej atmosferze akademickiej, młodzieżowej, terenowej, kiełbaska, rozmowy, ale podsumowanie merytoryczne też będzie. W podsumowaniu udział wzięli studenci, przedstawiciele, a zarazem prowadzący UTW Dom Kultury oraz władze miasta. Pierwszy rok faktycznie za nami, czas leci bardzo szybko. Pamiętam moment, kiedy na sali widowiskowej Domu Kultury wręczaliśmy indeksy, pamiętam emocje, radość, pamiętam obawy, jak to będzie i czy pomysł wypali. Patrząc na minione miesiące oraz na ten moment, w którym w tej chwili jesteśmy, wiele dobrego za nami, mamy doświadczenia. Nasi studenci otrzymali ankiety, mają ocenić, jak funkcjonował uniwersytet przez miniony rok. Także zamykamy pierwszy rok, odpoczywamy i szykujemy się do
inauguracji kolejnego roku po wakacjach. To, jak dużym zainteresowaniem i powodzeniem cieszyły się zajęcia, świadczy wysoka frekwencja. Bardzo fajnie, że jest 150, a teraz 120 członków UTW. To jest stała grupa, wykształciła się taka akademicka grupa. Bardzo fajna frekwencja, bo średnia około 55-58 osób na zajęciach. 9 zajęć tygodniowo to chyba dobra oferta i myślę, że to ten trzeci element to właśnie ta oferta o dość wysokim poziomie, jak na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Myślę, że ludzie są zadowoleni i to słyszę, więc z tego się cieszę. W czasie trwania roku akademickiego uczestnicy wzięli udział w szeregu przeróżnych zajęć, wykładów i wyjazdów, zgłębiając wiedzę na tematy, które ich najbardziej interesowały. No super, i filmy super, i z psychologii różne takie właśnie wykłady, bardzo imponujące. No i pszczelarze też tam nam dosyć dużo. No ogólnie bardzo fajnie i basen mam, który teraz właśnie też skończyliśmy wczoraj, ostatni dzień, przerwa, teraz mamy wakacje. Oczywiście, że wracam, no pierwszy rok zakończony pomyślnie, no cieszę się, że było bardzo fajnie. Ogólnie bardzo dobrze. Cieszę się, że skorzystam z tego. Już teraz zapraszamy na kolejne zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które rozpoczną się już w październiku. Już po raz 13 odbył się konkurs literacki pod nazwą Ambrożiada, organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną imienia Ambrożego Grabowskiego. Konkurs skierowany był zarówno do dzieci, jak i dorosłych, a tematem przewodnim był rok Janusza Korczaka. Projekt konkursu literackiego zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych zrodził się już 13 lat temu, bo to jest właśnie była 13. edycja. Pomyślany był jako konkurs zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, właściwie dla wszystkich wiek grupowych, grup wiekowych bez ograniczenia. I także staraliśmy się nie ograniczać tematów, dlatego że no, fantazja twórcza z narzuconym tematem czasami ma podcięte skrzydła, ale bywa, że sugerujemy temat. Wtedy, gdy mamy jakąś rocznicę w danym roku, albo na przykład, gdy była rocznica naszego miasta. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach. Poezja, w której można było złożyć od 3 do 5 prac, oraz proza, gdzie oceniono tylko jedną pracę każdego uczestnika. Troszkę inaczej patrzy się na grupę dzieci, która dopiero startuje, prawda? Więc tutaj liczy się poprawność stylu, ortografia, pomysł, wyobraźnia dziecięca, ale też pomysł na wykonanie na przykład książeczki literackiej. Dzieci bardzo lubią się w to bawić. W konkursie, który zaraz będziemy rozstrzygać dla dorosłych, tutaj są znacznie większe wymagania, bo tu już patrzymy na środki poetyckie, żeby nie tylko w sposób prosty wyrazić treść, którą często z serca bardzo szczerze się przekazuje i takie wiersze też są ładne, ale na przykład umiejętne stosowanie środków poetyckich, takich jak metafora, epitety, parabola. Dwudziestego czerwca na stadionie LKS Niwa Nowa Wieś rozegrano ostatnią kolejkę Kęckiej Ligi Żaków w sezonie 2011-2012. Rozgrywki dzieci urodzonych w 1999 roku i młodszych odbywały się pod patronatem burmistrza gminy Kęty, pana Tomasza Bąka, a ich organizatorem była gmina Kęty oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach. W tych ciągu 18 lat te rozgrywki, można powiedzieć, wyłoniły jakichś bohaterów, że wspomnę od Bartku Dudzicu, obecnie piłkarzu Krakowi, wychowanku Nowej Wsi, nieco młodsi, Paweł Moskwik, z Hejnału Kęty, obecnie Kłuszczanie Płomice. I można jeszcze wspomnieć o Arku Janoszyku. W rywalizacji uczestniczyło 8 drużyn, 6 z terenu gminy Kęty, jedna z gminy Porąbka oraz jedna z gminy Kozy. W tym sezonie wystąpiło 8 drużyn, 6 z terenu gminy Kęty, czyli Kęcki Hejnał, Niwa Nowa Wieś, Orzeł Witkowice, Zgoda Malet, LKS Bulowice i Soła Łęki. Natomiast gościnnie po raz trzeci gra dwójka Kozy,
i po kilku latach ponownie LKS Szczania. Także 8 drużyn, po 7 meczów jesienią, 8 grają dziś, 7 na wiosnę, czyli w sumie 14. Dziś grają wszystkie drużyny w Nowej Wsi i przed nami krótkie podsumowanie tej, tak jak wspomniałem, 18 edycji. No, sezon tak się ułożył, że właśnie w dniu dzisiejszym mamy mecz, który zadecyduje o zwycięstwie w lidze, bo w tej chwili na czele tabeli LKS Bulowice z punktem przewagi nad dwójką Kozy. I właśnie te drużyny w tej chwili rozgrywają ostatni swój mecz. Prowadzi na tą chwilę dwójka Kozy 1-0. Przy takim wyniku to właśnie Kozy po raz trzeci z rzędu wygrają tą ligę. Tak jak mówiłem, grałem gościnnie. W przypadku zwycięstwa Bulowic, ligę wygrają Bulowice. Walka o zwycięstwo trwała do ostatniej kolejki. Dwójka Kozy, wygrywając LKS Bulowice 5-1, wyprzedziła tych drugich o 2 punkty. Trzecie miejsce przypadło Sole Łęki. W czwartek 21 czerwca na terenach rekreacyjno-sportowych przy Orliku odbył się 21 bieg o Puchar Burmistrza Gminy Kęty, zorganizowany przez MKS Tempo Kęty we współpracy z Urzędem Gminy. Z tego, co organizatorzy mi przekazywali, było to ponad 400 dzieciaków. No i o tym, że występowali także spoza gminy Kęty, świadczą wyniki, że sporo medali i puchar pojadą właśnie poza teren gminy Kęty. Myślę, że to jakiś też przyczynek do tego, żeby wyciągnąć jakieś wnioski i mocniej trenować przyszły sezon, tak żeby w przyszłym roku odrobić straty. Start i meta usytuowane były przy kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik 2012 w Kętach. Biegi początkowe odbywały się na osiedlu zachodnim, na Cołą, tam w tych okolicach, wokół, może ktoś pamięta, tam był Dom Kultury. Tam były pierwsze biegi, po osiedlu biegali. I tak stopniowo wychodziliśmy z tymi biegami, bo to są takie biegi uliczno-terenowe. Trasa wyznaczona była na płytach piłkarskich obok stadionu, na bieżni żużlowej oraz częściowo wzdłuż drogi asfaltowej i ścieżki rowerowej na osiedlu Kamieniec. W zawodach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.